Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z The Room. Tutaj chłopaki na czacie podpowiadają, żeby wsadzić ten klucz tutaj. O! No to niezłe zabawy teraz nam tutaj wychodzą, co? To jest tak. A to jak? Kurwa, to na wspak. W boki czy do góry? A to jak? To tak? Jakoś? Nie, nie może tak iść. Tak też nie. Tak nie. Tak? Nie. O tak. Tu dobrze idzie i tu jeden ząbek. Tu. Dobra, tak powinno być. Plum. Dobra, weszło. Oh my god, co dostaliśmy? Circular plate with a star emblem. Okej. Myślicie, że musimy wracać do tej gwiazdy? Tu? Tym circular? Nie. Tu coś można nacisnąć? Przekręcić z tą gwiazdą jeszcze? Nie. To mnie zastanawia, o co chodzi z tym, nie? Bo to też coś jeszcze musi być do rozwiązania. No dobra. Może to po prostu założymy gdzieś tu i to się samo otworzy, co? Nie? Koda. Może na to oko. Tą dziurę na dole. A może w tą dziurę, co? Ja pierdziele, co tu się dzieje. Okej, okay, otworzyliśmy już drugą pieczęć. Co to kurde jest? Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Za koromysło. Co to jest? Ja się pytam, Boże. Co to jest? Co to jest? Tu się kręci wszystko, tu się obraca. Tu jakaś wajcha w lewo. O! Czekajcie, czekajcie. Ale jaja. Nawet nie wiedziałem. Nawet nie czuję, jak rymuje. No to jest kolejne 30 minut główkowania. No i co? To trzeba jakoś przekręcić. Czego to się nie chce przekręcić? Halo? Musimy się do tej szufladki dostać. A żeby się dostać, musimy te pieczęcie pootwierać. Chyba. Tą pieczęć i tą pieczęć. Są jakieś znaczki, trójkąty, koła. Dobra, nieważne. Może ta figurka nam coś pomoże, co? Zobaczmy, przekręćmy teraz tu na przykład tak i zobaczmy, czy tam się coś na tej szufladzie zmieniło ciekawego. To jest ta szuflada? Ale jaja. Musisz cztery symbole ustawić tak jak na szufladzie chyba. Ty, no zobacz, już zdjęliśmy to z szuflady, nie? Tylko teraz nie wiem co dalej. Musisz jeszcze dwa razy przesunąć w prawo. Dobra, zobaczmy. Raz. I dwa. No nie. Zeszły te pieczęcie, widzicie same. Problem jest w tym, że nie wiem, co tu mam z tym zrobić. Za mocno! Cofnij o jeden. Okej. Nie. Pieczęcie zeszły, jest spoko. Dobra, co my tu w ogóle dalej mamy? Tu mamy... To się zamknęło. Tu jeszcze nie weszliśmy do tego oka. Dobra, tu mamy jeszcze cały czas te jakieś wynalazki, nie? Bo tu cały czas możemy to kręcić. Tu jeszcze możemy coś zrobić. To przestawić już nie możemy tego. Tu jeszcze mamy jakieś pokrętło.
Ale jaja. Pokaż te znaczki, no tylko ja już tych znaczków tu nie widzę. Widzicie, one się, te pieczęcie zerwały. One się, te pieczęcie zerwały. I ja już tu nie mam żadnych znaczków, nie? A tu są te znaczki. Boże, Maciej, ty jesteś debilem. Ale ty jesteś debilem. Ja myślałem, że nam się te znaczki zerwały. Dobra, szukamy znaczka z sześciokątem. Znaczek był tu z boku, nie? To jest ten znaczek z sześciokątem. I teraz musimy go tak obrócić, żeby nam odblokował szufladę, nie? Gdzie jest ta szuflada? Tu. Przekręciliśmy za bardzo. Czyli o dwa w lewo. O dwa w lewo. Tu, tak? Nie, jeszcze o dwa w lewo za bardzo, czyli jeden w prawo, okej. Pyk. Ten znaczek powinien być już w porzo. Jest w porzo, zobaczcie, widzicie? Ten jest w porzo. Teraz musimy znaleźć... Kwadrat też jest w porzo. Teraz jeszcze musimy znaleźć oko i trójkąt. LOL XD. Czytaj, tam jest otwór na coś innego. Po lewej, jak nie wiesz co robić, to soczewka. Bum. Bo je musisz poustawiać. Już, zaczaiłem. No w końcu, widzisz, te kółka są ścięte. Ile trzeba mu pisać? Dużo. Czy tytuł streamu nie mówi? Pomóż debilowi rozwiązać zagadkę. Na ściance jest oko. Na jakiej ściance jest oko? Gdzie jest oko proroka? Gdzie jest oko proroka? Gdzie jest oko proroka? Boże, tego już się boję, co tu się dzieje. Tu masz na prawej ściance coś, a to jest tylko jakieś trzeba śrubokręty, nie? O, czekaj. To jest trójkąt. Ja pierdzielę i trzeba go w biegu odpalić. Jeden w lewo trójkąt, nie? Jeden w lewo. Tak. Jest okej. Okay. I teraz musimy znaleźć jeszcze co? Kółko z dziurką. Na nosze też masz koło? Kółko z dziurką. Szukamy kółka z dziurką. Gdzie jest kółko z dziurką? Do przekręcania. Na nóżce jest? Gdzie na nóżce? Na której nóżce? Jest kółko z dziurką. To? Nie. To już żeśmy przekręcali chyba, nie? Tak, bo wyciągaliśmy ten kołowrotek. Po prawej od tego, przed nim było. Gdzie przed nim? Co wy mówicie? Gdzie jakie kółko z dziurką? Kółko z dziurką. Musimy je przekręcić raz, dwa razy w prawo albo dwa razy w lewo, nie? Dwa razy w prawo najszybciej. Boże, dobra. Okej, okay. Raz, dwa. Maciej, na nodze masz, no na prawo, jest. Jest szuflada, a w szufladzie mamy jakieś... Zajebista sprawa. Mara. Wnioskuję, że to będzie tu do zabawy. I że gdzieś tu musimy to kółko zaczepić. Tu na przykład. I łańcuszkiem połączyć coś. Tą gumą. Jakieś kółka. Może to z tym? To? Tu? Tu, 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 tu. No dobra, na razie dokręćmy to w takim razie. Tu dostaniemy mały śrubokręt. Okej, okay, mały śrubokręt to jest dla mnie podpowiedź, że powinniśmy tutaj wrócić. Siup. 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 Siup.
Nie no, spoko. O, można to nacisnąć. Elegancko. O, i teraz... To... Znaleźliśmy klucze. Jak? No spoko. No spoko. Czy ten kluczyk tutaj pasuje? Nie, ale może go... Jego coś się... Aha! Widzicie? Oh my god, jego się jeszcze... Składa, co? Dobra, zobaczmy teraz. Może tak go trzeba złożyć tu. Też nie. A gumka łak... Witam i o zdrowie, pytam oraz kiedy heroski. Młody ol, zobaczymy. Na razie puszczone są na tuby. No dobra, ale tu coś w tą dziurkę musi wejść, nie? Może ten kluczyk, a może trzeba po prostu nie wszystkie, tylko część zabrać na drugą stronę, a tu dać na przykład tylko to. To. Ciup. Tu musi być takie, taki prostokąt z dołem, nie? To jest nie to. To też nie to. Może to po prostu? Albo to? Albo tak? Jeszcze musimy ten klucz wymyśleć, ja pierdziu. Do szuflady na górze ten klucz jest? Do której? Do tej? Ty możesz mieć rację. Nie inaczej, ty możesz mieć rację. I wtedy trzeba teraz wykombinować. Tu ma być na dół... Dobra, na górze prostokąt. To jest łatwe, nie? Bo na górze idzie po prostu to, nie? To jest na górę. W prawo idzie ząbek w górę, ząbek w dół. Ząbek w górę, ząbek w dół. To nie to. Ten ząbek w górę, ząbek w dół. Nie. Nie ten, ten. Ten idzie tu, a to idzie tu. A to idzie tu. Okej. Plum. O Chryste Panie. Oh my god, tu jeszcze jakiś medium size kok jaki znaleźliśmy. Dobra, mam takie dziwne wrażenie, że znowu będziemy musieli tutaj z tym kogiem wrócić i go gdzieś zaczepić, nie? Tu. I teraz może połączyć to z tym, co? Ej. Bo to jak kręcę... No musimy to połączyć jakoś. To z tym... Czekajcie, czy to się da obejrzeć jakoś? Nie. Nic się z tym nie da zrobić. No musimy też te pokrętła te do góry podnieść. Czyli musimy mieć jakiś łańcuch. Nie, to nam się nie da założyć. No szkoda, że nam się to nie da z tym założyć. Bardzo liczyłem na to. A wajcha w prawo teraz? To już się kręci. Okej. Ale tu dalej brakuje nam czegoś, nie? Tego kółka? Da się to kółka pożyczyć jakoś? Nie. Tego w dół się nie da przesunąć? Nie. Musisz jeszcze dwie znaleźć. Poszukamy, dwóch kółek ci brakuje. Ale ta guma do czegoś jest. Dlaczego tak guma nie pasuje? No dobra, przesunęliśmy wajchę w prawo i kombinujemy dalej, tak? No dobra, zobaczmy co tu jest na górze. Dobra, tu na górze nic się nie da kliknąć. Tu z prawej już wszystko wzięliśmy. To czas się zbliżyć do tego. I zobaczyć co tu się dzieje, co? Bo tu jeszcze nie działaliśmy. Tu nic się nie dzieje. Tego się ruszać nie da, tego się ruszać nie da. Gumkę gdzieś tu się da założyć? Nie da. Śrubokręt gdzieś tu wsadzić w dziurę?
Nie da. Okej. Okay. Chodźmy na górę. Zegara w takim razie. O, o, o! Tu jakieś pokrętło jest w prawo. Widzicie? O! It's hard to tell what exactly, but something is missing here. Może tutaj ta guma. Albo śrubok ten. Nie? Da się ten guzik nacisnąć i wtedy co? Tu gumę? No nie. No nie, no kurde, no nie, no nie, no nie. Mamo! Kręcić się to nie chcę. Czegoś tu brakuje. Na niebieskim tle. Co na niebieskim tle? Jest jakieś oko. Saurona. Spróbuj kliknąć w prawo i przekręcić. Nie. Nic tu się nie dzieje. Tą gwiazdę. Nie. Tu gumy też nie założę. Bo miałeś na soczewce kierunek. Na jakiej soczewce miałem kierunek? Okej. Ale czegoś tu jest missing. Zobacz. Czegoś tutaj jest missing, żebyśmy mogli tym zakręcić. Rozumiesz? Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Tu tą gumę założymy? Nie. Może jeszcze te figurki coś znaczą, co? Nie. Patrz, coś za tamtą figurką jest, widzisz? Ona ma czerwoną taką pelerynę. Niebieską. Czy ona ma taką niebieską pelerynę, czy tam jest jakiś guzik? Tu się da coś nacisnąć? Nie. Co dostał z tego klucza? Śrubokręt w nią może? Czekaj, a tu coś na górze jest. A to stąd chyba wzięliśmy, nie? Z tej szuflady coś. Tak, stąd wzięliśmy drugą śrubę. Dobra, rozejrzyjmy się. Jak nie wiemy, to kombinujmy. Może tu nam coś zaświeci gdzieś. Tu jeszcze oko, to już zrobiliśmy. Tu już z tej strony. Odblokowaliśmy ten klucz. Tutaj też już to odblokowaliśmy. Tu jeszcze mamy jakąś skrzynkę, do której nie mamy dostępu. Otworzysz pudełko i wskoczy informacja. Brawo, zakończyłeś pierwszy poziom, teraz zamknij pudełko, robiąc to samo od tyłu. Chciałbyś. Chciałbyś. Brakuje nam dwóch kółek, ewidentnie. Tu do niczego nic nam tu nie pasuje. Musimy znaleźć te kółka. Dobra, w tej szufladzie co znaleźliśmy? Nic już tu nie ma, tak? Nie. Spadę. W tej szufladzie już nic nie ma. No gdzieś z tą gumą musimy ruszyć. Tylko gdzie? Czy ja mogę zabrać sobie ten klucz tak w ogóle? Nie. Coś musimy z tą gumą wymyśleć. Tu nie możemy się nic zbliżyć. Odpowiedź może, no kombinujmy na razie bez. Spróbujmy to. Jak ja bym sam grał, to pewnie bym wziął podpowiedź, ale gram z najmądrzejszym Twitch chatem.
dawaj podpowiedź. No nie, nie, nie. Gramy z najmądrzejszym Twitch czatem na świecie, moi drodzy. Tu zrobiliśmy triala. Tu otworzyliśmy to, wyjęliśmy klucz. Tamte rysunki na górze już zużyliśmy. No kurczę. Tu nam czegoś brakuje, do jasnej cholery. Tu jest jakaś... Strzałki latają, zegary. Śrubokręt, 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 guma, guma, guma. Tu jest coś missing, ewidentnie. Po prawej coś na górze jest? Gdzie? Mefedron. Gdzie po prawej coś na górze jest? Latarnia, lampka. Po prawej, po lewej. Kocham was. Po prawej, po lewej. W lewo, w prawo, w drzewo. Ej, dranie jedne. Ej. Tam przy mechanizmie. Tu myślisz, że coś jeszcze mamy do znalezienia? Nie. Patrz! Ale Maciej jest głupi. Plum. Plum. GG! GG, well played! GG, well played! Fajna sprawa, mamy tubę. Może być aż tak dobry rycerz. Rycerz tubę może chcieć, tak. Bo ten nie ma nic, to może mu damy tubę. Nie? Ten ma miecz. Ej, wszyscy coś mają, ten nic nie ma. Figurkę walnij tubą. No nie zadziałało nic. Tą tubą. Tu już mechanizm cały chodzi. To może teraz kręcenie tą gwiazdą. A soczewka może na te figurki? Może. Zobaczmy. No nic ciekawego te figurki nie mówią nam w soczewce. Niestety. Co my z tą tubą możemy zrobić? Tu wsadzić? No tu nie wsadzimy w tą dziurę tuby. Może tu? Ale tu był ten klucz, to chyba tu ta tuba już się nie nadaje, co nie? Tu się przybliżyć nie możemy już. Może tu tą tubę wsadzimy? Halo? Nie. No dobra, możemy teraz z tymi tubami gdzieś tu pomyśleć. Śrubokręt w dziurę, nie? Tuba. Tuba. Tuba tu. Nie. To idziemy na górę. No tu dostaliśmy tą tubę, więc nie sądzę, żebyśmy tutaj mogli... O, i to przestał już mechanizm działać w ogóle. Ja bym tą tubę w ogóle wsadził w tą dziurę tu, nie? Ale ona nie chce. Tego się nie da kręcić. Czyli to nie tu. Tu coś może?
gdzieś tą tubę jeszcze, żeby ten mechanizm zepsuć. Oko tam jest i może tamtą tubą? Zobaczmy to oko. No nie. Ta tuba to jest główna nagroda, tak. Dla youtubera najlepszą nagrodą jest tuba. Nie może youtuber lepszej nagrody dostać niż tubę. Kto ma jakiś pomysł, co z tą tubą? A w ten otwór po książce. Otwór po książce? Który jest otwór po książce? A, czekaj, że tu gdzieś ją wyjąłem, tą książkę z jakiejś dziury, z tej, tak? Tuba. Nie. A tu coś z boku jeszcze jest, to? Mi się wydaje tylko. Nie, to jest ten mechanizm. Nie. Nie, szkoda. No szkoda, tu też ta tuba nie wchodzi. Twitch czaty. Co, gdzie możemy wsadzić tą tubę oprócz tego, że w dupę? Oprócz tego, że w dupę, gdzie możemy wsadzić tą tubę? What the fuck? No tu ta tuba nigdzie nie chciała wejść. Tu już mamy ten mechanizm rozszyfrowany. Dostaliśmy tą tubę i ta tuba gdzieś nas powinna prowadzić dalej. Gdzie jeszcze mamy jakieś w ogóle niezbadane tereny? Może tu gdzieś od góry ją się wkłada w jakąś dziurę, co? Ta noga coś mi się też nie podoba, co? Dlaczego ona jest inna? Halo. A, bo tu było to, dobra. Tu było to, okej. Okay. Tu jest to koło. Tu jest ta szuflada. Przy rycerzach co jest pusty slot? To przy rycerzach pusty slot to jest tu. Tu nic nie ma. Oj. Mi się okno złapało. Gdzie ta tuba może iść? Obejrzyj ją i poklikaj może. Trzy-zero. Tu znaleźliśmy jakąś starą fotografię. Świetnie. I znaleźliśmy kluczyk. Mały kluczyk. Ten mały kluczyk najprawdopodobniej będzie pasował tu, nie? Coś tu się zmienia, jakieś światło. Na górze. Dobra, może coś na tej fotografii jest istotnego, jakiś domek.
Rev 6-5. Rev 6-5. Cokolwiek to znaczy. Okej. Okay. O! Godzinę ustaw na zegarze może. Gdzie godzinę? Tu? Nie mogę jeszcze. Muszę chyba najpierw tutaj to rozwiązać. Tą zagadkę. Dobra, to tak. Teraz to... Tu. Nie? Nie. No i co dalej? A small silver shield. Dostaliśmy small silver shield i to może być dla jakiegoś Zbyszka rycerza, co? Kurwa, niebieski rubin. Dobra, niebieski rubin. I ten niebieski rubin wsadzimy tu. Kurwa, jesteśmy mistrzami świata. Teraz sobie możemy tym kręcić. A i widzicie, która to była godzina? 6.05? Czyli kręcimy dalej. 6.05. Moi kochani, tak oto zakończyliśmy pierwszy chapter. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jest jeszcze 4 chaptery chyba. Gra ma niesamowity klimat. Jest po prostu niesamowita. Także zapraszam was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba. Trzymajcie się i siemano, pa pa.